tak tutaj o poranku przyjeżdża taki samochód, tam to jest mój kot, proszę bardzo, jest mój pies, jeśli jest drugi kot i przyjeżdża tam o poranku taki gość, chyba rolnik, a tam dalej za nim mieszka, no nie, nie kłusownik, no, myśliwy mieszka. I dochodzą moje zwierzaki, a on co rano ten myśliwy, od ludzi wiem, że nie kupuje w ogóle żadnego mięsa, no bo po co, przecież wszystko strzela. I tak jak tutaj przychodziły o poranku, już od roku cały czas, sarenki, jelonki, takie statka, 8-9 sztuk się pojawiały wokół, wszędzie. Tam dalej są lasy. Jak teraz, jak jedna się pojawi, to zaraz słychać już strzały. I to samo z barżantami, było ich mnóstwo. A teraz jak ich jednego, dwa w tygodniu usłyszę, to wszystko, przy czym dziennie było ich paręnaście. No. Wiem, że mięso drugie i tak dalej, ale aż tyle go trzeba zjeść. Mój kotek też poluje na myszy, no nie ma co, codziennie ich łapie wiele, nornic i tak dalej, no przykre to jest, że nie zakopuje je, no ja to czynię. No. A tutaj tam rolnik sobie chodzi, a tam daleko, w tle, pierwszy dom tam za zakrętem, pan myśliwy, z kółka łowieckiego zapewne. No, z kółkami łowieckimi podobno jest tak, tutaj bardzo ładne te ambonki mają, ale po co mają z nich korzystać, jak tu im zwierzę na wychodzi? Prosto pod strzelbę. A naboje mają naprawdę, no, kalibru takiego, że...